Bijam ją. No proszę bić. Ile razy? Kilka razy dobrze, tak mocno, fest. I spodnie miałem zdjęte, oczywiście swoje. Narządy mocno, sztywno stanęły mi. Wampir z Bytowa, Bestia czy Hurtownik Zbrodni. No macałem ją, jeszcze macałem. Leszek Pękalski jest jedną z największych zagadek polskiej kryminalistyki, bo nikt nie wie, ile osób tak naprawdę zabił. Mężczyzna, który uchodzi za najbardziej niebezpiecznego, seryjnego mordercę, właśnie kończy karę 25 lat więzienia. Tak usilnie. Rozmawialiśmy z psychiatrą, który badał Pękalskiego po ćwierć wieku spędzonym w więzieniu. A mówił, że brakuje mu kobiet? Nie. Dotarliśmy też do jego krewnego, u którego prawdopodobnie zamieszka, kiedy odzyska wolność. Nie wraca. On to jak wyrusi, to tam rok, dwa, on się może na kimś zemścić. I się zemści, to pożonie się zemści. Jeszcze troszeczkę żyje. A potem już skonało. To pierwsze zdjęcia Leszka Pękalskiego od ponad 10 lat. W sądzie w Gdańsku musiał się pojawić, bo właśnie tu ważyły się jego dalsze losy po odsiadce. Sąd Okręgowy w Gdańsku postanawia uznać uczestnika postępowania Leszka Pękalskiego za osobę stwarzającą zagrożenie. To oznacza, że 51-letni dziś Leszek Pękalski nadal będzie izolowany i z więzienia trafi do placówki pod specjalnym nadzorem. Do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. To nie jest kara, to jest specjalny środek. Decyzja gdańskiego sądu jest tymczasowa i nie oznacza, że wampir z Bytowa będzie tam dożywotnio. Pękalski co pół roku będzie badany przez biegłych psychiatrów. Od wyników obserwacji będzie zależało, kiedy wyjdzie na wolność. Pytanie, jeśli wyjdzie, czy znowu zaatakuje? Dwadzieścia sześć lat temu w tym miejscu Leszek Pękalski zamordował 17-letnią Sylwię Rudnik. Było tak ciągnięte z tego rowu, trawa ugnieciona, no i żeśmy poszli tym śladem, a w lesie zauważyłam Sylwii but leżał. To wiedziałam, że już coś niedobrego jest. Że coś się musiało stać. Czy podejrzany w tym miejscu już, tak. Tutaj, będąc z tą dziewczyną, zdecydował się, że ją zaatakuje? Tak. Podczas wizji lokalnej, bez emocji i ze szczegółami, pokazywał, jak zabił i gdzie ukrył zwłoki. Tu uderzyłem, no. A potem? Potem tu uderzyłem. Tu. Pan pokazuje, że to kilkakrotnie. Tak. Czy miało to miejsce kilkakrotnie? No z kilka uderzeń, gdzieś z pięć uderzeń mocnych. Trochę się ruszała jeszcze. Trochę się ruszała, tak? Proszę jeszcze raz na tą szyję już zaciągnąć. No. Tak. Związałam. I związał podejrzany tą chustkę, tak? Tak? Czyli zacisnął. Tak. Zacisnął. Tak. Już nie rusza się wtedy. Już nie rusza się, tak? Już nie rusza, już skonała. Już skonała. Tak, w tej pozycji ją macałem po nogach i jeszcze chwilę czasu oglądałem, tutaj ją pomacałem też. Dziewczyna została zamordowana zaledwie kilka kilometrów od domu. Wracała z sąsiedniej wsi, gdzie miała praktyki w miejscowym sklepie. Tam dzień wcześniej poznała Pękalskiego. Narzekał, że nie ma pieniędzy. Nastolatka przejęta jego losem przyniosła mu do lasu jedzenie. Rozmawiałeś z nią wcześniej? No. O co pytałeś? O tym, czy pani by się chciała ze mną ożenić, czy pani by poddała mi się. Ona odmawiała i wtedy doszło do ciosów, doszło do rękoczynów. Wziął żelazem, uderzył. Czy to
kawałek rzeczy. Przyjrzyj dobrze. Tak, to jest, to jest to. Od kosztura, tak. To jest ta rączka od kosztura. Tak, tak, tak. Sprawa zabójstwa Sylwii była początkiem długiego i szokującego śledztwa, podczas którego wampir z Bytowa przyznał się do kilkudziesięciu morderstw. Dlaczego więc został skazany tylko za jedno? Patrząc na to, jak ta sprawa się potoczyła, uważa pan, że to była porażka pana zawodowa? Nie. A dopuszcza pan myśl, że może pan się pomylić? Człowiek jest omylny, no, dopuszczam taką myśl, nie. Prokurator Mieczysław Buksa gromadził dowody przeciwko Pękalskiemu. Doskonale pamięta pierwsze przesłuchania, podczas których wampir spontanicznie zaczął chwalić się innymi, makabrycznymi zbrodniami, które miał mieć na sumieniu. Podejrzany mówi, że tu w tym miejscu, tak? Tak. Ją schował? Tak. To może dalej będzie demonstrował, jak to dalej się odbywało? Wtedy ją uderzyło młotkiem. Śledczy nie tylko sprawdzali, czy zbrodnie, z których spontanicznie zwierzał się Pękalski, rzeczywiście miały miejsce, ale brali pod lupę także wszystkie niewyjaśnione gwałty i zabójstwa popełnione w Polsce przez 10 lat. Ja tylko dałem mu mapę do aresztu i powiedziałem: Leszek, na spokojnie, przejrzyj sobie mapę, bo ty jesteś takim podróżnikiem, lubisz geografię, podróżowałeś po Polsce i zaznacz tylko te miejscowości, w których byłeś. Potem dowiadywałem się w tych miejscowościach, w których on był, nie? Czy były takie zdarzenia, jakie okoliczności były ewentualnie. Prokurator i policjanci wytypowali około 30 nierozwiązanych spraw, które pasowały im do relacji Leszka Pękalskiego. Z przerażających opisów mężczyzny wynika, że mordować i gwałcić miał przypadkowo napotkane osoby. Jego ofiarami były dzieci, kobiety, a nawet mężczyźni. Jak tłumaczył, zabijał, bo nie radził sobie z silnym popędem seksualnym. To pchało go do zbrodni. Że zaspokoił się seksualnie. Dobrze. I zszedł z drogi, tak? Tak jak mówiliśmy, z szosy. Pękalski lubił podróżować bez celu. Miał wtedy mordować. Na mapie jego zbrodni znalazły się wsie, miasta i miasteczka. Od morza po góry. Jak on się zachowywał podczas wizji lokalnych? Sprawiało mu to przyjemność i on chętnie to robił. Może nawet dodawał coś od siebie, żeby jak najdłużej jeszcze manipulować przy tych manekinie. Pokazywał, jak tam dotykał, jak wkładał, jak palce tam. A czy zauważył pan kiedykolwiek, że on jest podniecony podczas tych wizji lokalnych? Nie, nic takiego nie zauważyłem. Może się po prostu na tym nie koncentrowałem. Jednocześnie w celi Pękalski pisze pamiętnik, w którym chwali się kolejnymi zabójstwami i gwałtami. Kiedy na liście zabójstw, do których przyznawał się Pękalski, pojawiło się ponad 60 zbrodni, śledczy zastanawiają się, czy jest to świadectwo chorej wyobraźni. Prokurator szuka pomocy u biegłych psychiatrów z Krakowa. Jednym z nich jest Stanisław Teleśnicki, który przez 3 miesiące przyglądał się Leszkowi Pękalskiemu. Miał wyraźną preferencję do kontaktów z osobami zmarłymi, czyli tego nekrosadyzmu. Biegli stwierdzili, że Leszek Pękalski jest lekko upośledzony. Ma nieprawidłową, socjopatyczną osobowość. Przejawia dewiację seksualną o typie sadyzmu. Wampiryzm, nekrosadyzm i nekrofilię. W sposób szczególny demonstrował swoją nadmierną aktywność seksualną. Sprawa Leszka Pękalskiego staje się głośna. Wtedy też zaczynają się pojawiać wątpliwości. Okazuje się, że część morderstw, o których opowiadał Pękalski, w ogóle się nie wydarzyła. W przypadku wielu innych nie mógł być sprawcą. Wampir z Bytowa. Nazywajmy. Albo bestia. Pękalski zostaje oskarżony o 17 zabójstw, na które prokuratura miała mieć niezbite dowody. Sąd jednak nie dał im wiary i skazał go tylko za jedno morderstwo. 17-latki z Darskowa. Zostanie ogłoszony wyrok. Z czego wynikał taki wyrok, skoro Pękalski sam przyznał się w śledztwie do licznych zabójstw?